Czytanie z Księgi Wyjścia. Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka Faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać. Jej zaś służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc: jest on spośród dzieci Hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki Faraona: czy mam pójść zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko? Idź, odpowiedziała jej córka Faraona. Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka. Córka Faraona tak jej powiedziała: weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja ci za to zapłacę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc: bo wydobyłam go z wody. W tym czasie, kiedy Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu nazajutrz, oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą. I rzekł do winowajcy: czemu bijesz swojego rodaka? A ten mu odpowiedział: któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: z całą pewnością sprawa wyszła na jaw. Także Faraon usłyszał o tym i usiłował zabić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do kraju Madian. Oto słowo Boże. Boże jest serce szukających Boga. Boże jest serce szukających Boga. Ugrzązłem płotnej do bieli i nie mogę znaleźć oparcia. Trafiłem na wodną głębinę i nurt mnie porywa z sobą. Boże jest serce cech Boga. Panie, modlę się do Ciebie w czas łaski, o Boże. Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, w Twojej zbawczej wierności. Boże jest serce szukających Boga. Jestem nędzny i pełen cierpienia. Niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże. Pieśnią chcę chwalić imię Boga i wielbić Go z dziękczynieniem. Boże jest serce szukających Boga. Patrzcie i cieszcie się, o Boże. Niech ożyje serce szukających Boga, bo Pan wysłuchał
usługuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Boże, słuchajcie głosu Pańskiego. Świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada Tobie, Korozain, biada Tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz, bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodni kapłani, diakoni, klerycy, przewielebne siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, czciciele i naśladowcy świętej Kingi, naszej wielkiej orędowniczki u Boga, której nowennę przed jej uroczystością przeżywamy. Miłość do Boga i wszystkich ludzi jako fundament duchowego rozwoju osobistej i wspólnotowej i małżeńskiej rodzinnej świętości świętej Kingi. Chrześcijańska cnota miłości bierze swoje źródło od Boga, który jest miłością. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Tak więc miłość do Boga wypływa z miłości do bliźniego. Bo jakże będziesz miłował Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie miłujesz brata, siostrę swoją, którą widzisz, a który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie umiłowali, jak ja was umiłowałem. Przykazanie miłości Boga jest w centrum duchowości chrześcijańskiej. Święta Kinga kochała Boga całym sercem, czego widzialnym znakiem była jej miłość do każdego człowieka. Z tej miłości wypływała jej świętość. Wyrazem tej miłości było zaangażowanie się w pełnienie dzieł miłosierdzia wobec ludzi, stąd nazywano ją Matką Ludu. Swoją miłość Kinga wyrażała najbardziej względem potrzebujących, gdyż w nich widziała obraz cierpiącego Chrystusa. Nie przechodźcie obojętnie obok człowieka. W nim mieszka Bóg. Miłość do Boga jest wyrazem wiecznego zbawienia człowieka. A miłość jest łaską, jest darem potrzebnym każdemu człowiekowi. Trzeba widzieć Boga tak, jak widziała Kinga, święta Jego obecność we wszelkim możliwym stworzeniu.
wśród różnorakich doświadczeń życiowych. Powinniśmy zbliżać się do Boga także poprzez kontemplację dzieła stworzenia. Całe dzieło stworzenia świata przez Boga, a wśród nich człowiek jako najwyższe stworzenie są motywacją do wychwalania wszechmocy Boga Stwórcy, bo święta Kinga zbliżała się do Boga poprzez kontemplację Jego dzieła stwórczego. Swój umysł i serce wznosiła do Boga w zachwycie nad otaczającym ją światem, a poprzez prawdy wiary świętej patrzyła na ludzi i cały świat jako stworzenie poświęcone i oddane najwyższemu Bogu. Zachwyt nad pięknem Boga objawiał się w umyśle i sercu, jak odbijał się w jej umyśle i sercu, jak w zwierciadle, nad dobrem, mądrością i pięknem całego stworzenia. Żarliwa modlitwa to główny przejaw i wyraz miłości do Boga świętej Kingi. Liczne godziny każdego dnia spędzała przed Najświętszym Sakramentem. To ten czas pomagał jej pogłębić intymną relację z Jezusem, wypływającą z wewnętrznego przekonania opartego na wierze. Modlitwa każdego poranka, przywoływana przy wykonywaniu codziennych obowiązków, a także w podróży, często nawiedzała kościoły w czasie swoich podróży oraz je wyposażała tak, aby wierni mogli z jeszcze większą gorliwością oddawać cześć Bogu. Przejawiała wielką troskę o materialne potrzeby Kościoła. Hojnie wspierała duchownych w godnym sprawowaniu kultu Bożego, oddając na te cele swoje prywatne szaty i klejnoty, wśród nich nawet koronę, którą oddała na jałmużnę do kościoła katedralnego w Krakowie, a z tej korony wykonano krzyż, który wzbudzał w Kindze wielkie uczucie miłości. Miłość do Boga wyrażona w trosce o miejsca kultu, gdzie mieszka Bóg i odbiera cześć, coraz bardziej ją rozpalała. Dbała też o godne wyposażenie sług kościoła, aby nie martwili się zbytnio o ziemski byt, lecz oddawali się wyłącznie na służbę Bogu w braciach. Pierwszorzędnym adresatem jej miłości był Bóg. Wszystko czyniła ze względu na Boga, a adoracja Najświętszego Sakramentu była przejawem miłości do Boga, bo tu czerpała siłę do życia z wiary, nadziei i miłości. Miłość do Boga święta Kinga wyrażała w zaangażowaniu w sprawy ludzi. Kochała Jezusa bardziej niż własnego męża, bardziej niż koronę, bardziej niż cały świat. Człowiek był dla niej odbiciem Bożego majestatu, więc i on także na tę miłość zasługiwał. Miłość do bliźniego wyrażała w spełnianiu dzieł miłosierdzia oraz trosce o rozwój duchowy swoich podwładnych, poddanych. Stawiała wielki akcent na pracę nad polską duszą, aby ją ozdobić cnotami. Miłość względem ludzi wypływała z jej miłości do rodziców i najbliższych w rodzinie. Miłość do osób Bogu poświęconych, miłość do ubogich, chorych, potrzebujących pomocy, miłość do zmarłych, którzy w sercu świętej Kingi znajdowali szczególne miejsce. Miłość do ojca i matki święta Kinga wyrażała poprzez nienaganne posłuszeństwo całkowite, a nawet w kwestii zamążpójścia, kiedy kazano jej wręcz wyjść za mąż za księcia Bolesława. Każde posłuszeństwo jest wyrazem miłości Boga ponad wszystko. Świadczyła miłość i dobroć potrzebującym, wydziedziczonym, trędowatym. Ta miłość budziła u wielu lęk i odrazę, ale Kinga szła i usługiwała tym ludziom. Kinga ówczesny świat zmieniła miłością do ludzi. Najbiedniejsi, chorzy, nieszczęśliwi, ubodzy, trędowaci mogli liczyć na serdeczne gesty życzliwości z jej strony. Z wielką miłością karmiła sieroty, dziewczynom oczekującym potomstwa, posyłała wyprawę dla dzieci i jałmużnę na zaspokojenie potrzeb. Pomagała młodym dziewczętom, które nie miały
posagu wyjść za mąż ze względu na ten brak posagu. Nigdy nie przechodziła obojętnie wobec potrzebujących pomocy, cierpiących, nieszczęśliwych. Ci, którzy otrzymywali od niej pomoc, nazywali ją swoją panią i dobrodziejką oraz matką. Znała i rozumiała bowiem słowa Jezusa: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Dostrzegała Chrystusa na wszystkich ludziach, na wszystkich twarzach ludzkich, niosąc im pomoc oraz wlewając w ich serca nadzieję. W rozwoju cnoty miłości należy ciągle zabiegać o łaskę uświęcającą, bowiem przez grzech tracimy cnotę miłości. Należy żyć stale w stanie łaski uświęcającej, być przekonanym, że jestem zdolny do miłości, nie uciekać od ludzi, nie pozbywać się wszelkich kontaktów ludzkich, ale pozbywać się wszelkich kompleksów, niższości, które odgradzają nas od człowieka. Często bowiem w domach rodzinnych dzieci spragnione, głodne miłości słyszą: odejdź ode mnie, bo nie jestem w stanie cię kochać, nie umiem cię kochać, ja nie mam czasu na takie głupoty. Tak mówią ci, którzy zaznali w życiu wiele rozczarowań, wiele porażek, wiele zranień i dochodzą do wniosku, że miłość jest poza zasięgiem ich możliwości. Przypomina mi się takie zdarzenie, kiedy uczyłem jeszcze w szkole podstawowej i młody człowiek w trzeciej czy w drugiej klasie chwyta mnie za nogi, za habit i mówi: ty będziesz moim tatą, ty będziesz moją mamą, bo mnie nikt nie chce. Rodzice mnie zostawili, co prawda mieszkam z mamą, ale mama ma już inną rodzinę. I ten młody człowiek przez wiele lat później, kiedy już tę placówkę zmieniłem, poszedłem na inną placówkę, w rozmowie telefonicznej mówił: pomóż mi pokierować moim życiem. A kiedy jego ojciec rozmawiał ze mną przez telefon, mówi: z kim rozmawiasz, powiedz. No z księdzem, który cię uczył w szkole, to z moim ojcem. Przykre to jest i trudne, ale zrozumiałe. Bo kiedy wstępowałem 36 lat temu ponad do życia zakonnego, świętej pamięci mój ojciec powiedział: to są ojcowie. Kapłani to są ojcowie, tam musisz być i ojcem, i matką, i musisz zrozumieć. I w średniej szkole też usłyszałem te słowa: obyś był zawsze ojcem. Źródłem braku miłości są także, siostry i bracia, grzechy, których człowiek nie jest sobie w stanie wybaczyć. Posiadając łaskę uświęcającą, umiem kochać. Dlatego często się spowiadam: miłość jest troską o prawdziwe dobro drugiej osoby. Jakie więc te wymiary bliźniego są bardzo ważne? Przede wszystkim podnoszenie, doskonalenie i ubogacenie drugiego człowieka. Pomoc drugiemu człowiekowi w dźwiganiu jego codziennego krzyża. Miłość to nie jest, są piękne słowa i wspaniałe hasła, lecz kto prawdziwie kocha, czyni to nie słowami, ale swoimi rękami. Do miłości potrzebne są ręce, bo miłość jest autentycznym czynem, pomocą drugiemu człowiekowi. Może być zupełnym milczeniem i także będzie wielką miłością. Matka, aby kochać swoje dziecko, nie musi mówić. Miłość nie jest uczuciem. Błędem w miłości jest akcentowanie tylko uczucia, gdzie idą po tej linii środki społecznego przekazu, przedstawiając człowieka jako towar, jako miejsce zaspokojenia swoich emocji, potrzeb psychosomatycznych, psychoseksualnych. Budowanie rodziny, małżeństwa na uczuciu sprawia, że przy pierwszym kryzysie wszystko się rozsypuje i w jednym stwierdzeniu małżonków: my się już nie kochamy. Siostry i bracia, to jest chora miłość.
bo miłość wymaga ofiary i poświęcenia. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli czynicie wszystko, co wam przykazałem. Oddać życie za drugiego człowieka, to poświęcić się w służbie Bogu i Kościołowi oraz dla dobra innych w życiu kapłańskim, zakonnym, misyjnym, apostolskim, duszpasterskim. Oddać życie za drugiego człowieka, to poświęcić się w życiu małżeńskim, dzieciom, rodzinie, społeczności. Oddać życie za drugiego człowieka, to poświęcić się w życiu zawodowym, jako nauczyciel, lekarz, stróż porządku publicznego, ten, który bierze w obronę pokrzywdzonych, ten, który pracuje siłą i mocą, aby zapewnić chleb i byt drugiemu człowiekowi, który opiekuje się wydziedziczonym, porzuconym i opuszczonym. Drugim błędem często w miłości jest szukanie miłości bez uczucia. Miłość taka wyzuta, tylko i wyłącznie sucha. Miłość jest bezinteresowna. Miłość jest łaską i darem. Szczytem prawdziwej miłości jest przyjaźń. Ona jest miłością, bo ona buduje na wolności. Droga odpowiedzialności za siebie i innych to droga rozwoju miłości. Wychowywać siebie w sobie pragnienie nieustannego wyzwalania się z egoizmu do miłości twórczej i doskonałej. Pozbywać się tego egoizmu, aby kochać drugiego człowieka nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim ze względu na Boga. Nie można go mieć na własność, bo nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Miłość samego siebie wymaga również ofiary. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. A zagrożenia takiej miłości to bardzo często egocentryczna miłość własna. Wszelkie obowiązki złączone z tą miłością, podporządkowane tylko wyłącznie sobie. A tu trzeba troszczyć się o stan nerwów i zdrowie psychiczne, fizyczne i moralne, duchowe i religijne. Troska o własne życie, o własne zbawienie. Akceptacja samego siebie takim, jakim jestem, ze swymi wadami, ułomnościami, ograniczeniami i całą swoją przeszłością. Ale kochani moi, do tego nie dojdzie się poprzez jedno słowo Boże, jedno kazanie, wysłuchanie jakiejś egzorty, ale dochodzi się do tego całymi latami, formacją serca i przemianą życia, a nade wszystko wewnętrzną refleksją nad swoim postępowaniem. Elementami tej akceptacji samego siebie, które pomagają nam zrozumieć samego siebie, swoje posłannictwo, są modlitwa przed Bogiem, Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem, lektura Pisma Świętego, Ojców Kościoła, odkryć wielką wartość sakramentu pokuty i uczestniczyć w tym sakramencie pokuty. Ten sakrament jest sakramentem akceptacji samego siebie, bo staję w prawdzie przed Bogiem i przed drugim człowiekiem, przed kapłanem, który w imieniu Boga odpuszcza mi grzechy. Odważne spojrzenie na samego siebie. Prośmy, najmilsi siostry i bracia, naszą patronkę świętą Kingę. Święta Kingo, wzorze miłości Boga i bliźniego, wprowadź nas swoją bezgraniczną miłością na drogę miłości, która jest cierpliwa, która jest łaskawa, która nie zazdrości, nie pamięta złego, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, która nigdy nie ustaje. Amen.